Nigdy, nigdy, drogi widzu, nie planuj takich wyliczeń na styk. Nie planuj tej rentowności na styk. Jak prezes Jastrząb jeszcze zrobi podwyżki, walcząc oczywiście dla nas z inflacją, no to budzimy się z ręką w nocniku jeszcze bardziej. Dzień dobry, witam w najnowszym odcinku, którego gdyby tytułem było, że najemca zniszczył mi mieszkanie, to miałbym wystrzał, jeśli chodzi o oglądalność wyświetlenia tego filmu. A ja planuję dzisiaj zrobić prostą rzecz. To mieszkanie, w którym się dzisiaj znajdujemy, pracuje bardzo ciężko w moim portfelu mieszkań na wynajem od prawie 8 lat. I teraz po 2 latach nieprzerwanego najmu ktoś się wyprowadza, zmienia się najemca, więc mam okazję, żeby pokazać, jak wygląda po takim długim okresie nieprzerwanej, ciężkiej pracy. Co się sprawdziło, co zrobiłem dobrze, co dzisiaj zrobiłbym prawdopodobnie inaczej, w jakim stanie zostało mieszkanie oddane po 2 latach. O tym wszystkim chcę dzisiaj króciutko opowiedzieć. Jeśli uważasz, że to jest dla Ciebie interesujące, to zapraszam do oglądania. Zacznę od 2 ważnych informacji. Po pierwsze, to mieszkanie już kiedyś było bohaterem jednego z odcinków. Opowiadałem w nim, jak kupić mieszkanie za 0 zł, w sensie nie angażując żadnych własnych środków, bo tak właśnie zostało sfinansowane to mieszkanie. I tak, tak, kiedyś były takie czasy, że można było wziąć kredyt na 100% wartości mieszkania, tak jak właśnie w tym przypadku. 2 ważna informacja to krótkie info o samym mieszkaniu, tak żeby złapać bazę. To jest 30-metrowa kawalerka na pierwszym piętrze w takim 4-piętrowym bloku kamienicy, ale z centralnym ogrzewaniem, z aneksem kuchennym otwartym na salon, łazienką i taką lekką garderobą w przedpokoju. Wcześniej zamieszkała przez osobę, która lubiła sobie wypić, więc tu był generalny remont przeprowadzony w 2014 i od tego czasu mieszkanie ze zmianami najemców z krótkimi okresami, bardzo krótkimi okresami przerwy, ale jest nieustannie wynajmowane. Gdybym był czepiającym się wynajmującym, mógłbym powiedzieć, dzbanek jest brudny, a do tego zakamieniony. Potrącam 100 zł z kaucji. Ale nie jestem, więc takie rzeczy spokojnie biorę na klatę. Ważne, że sprzęty działają. Blat nie jest nigdzie pocięty, uszkodzony. Czasem się zdarza, że ktoś zamiast na desce kroi na blacie. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Okna oczywiście są brudne. Nie widać tego na filmie. Ale to też biorę na klatę, bo to ja zawaliłem, nie do końca komunikując, co ja rozumiem przez wysprzątanie mieszkania. Poprosiłem po prostu o wysprzątanie mieszkania, myśląc, że tak jak dla mnie wysprzątanie oznacza też umyte okna, no ale nie zawsze tak jest. Te standardy dotyczące tego, co oznacza czysto, mamy wszyscy różne. Roleta Schottis IKEA-owa, która była kupowana za 12 zł, teraz pewnie kosztuje więcej, bo jest inflacja, w całości nadaje się do wymiany, to jest taka chyba papierowa, jest brudna, więc nie ma nawet co jej czyścić. No wiadomo, że tu często się zdarza, że zostają jakieś stare proszki, tego typu rzeczy, ale to pralkę można zupełnie spokojnie doczyścić. Ważne, że działa. Nie udało się już w ferworze walki najemcom na przykład posprzątać szafek. To jest jakiś tam prosty przykład, jak to wygląda. To też wystarczyło zrobić. I nie zajmuje to dużo czasu. Natomiast faktycznie te szafki no, nie wszędzie są takie, jak być powinny. Jedna z największych przewin, jaka się zdarzyła przy okazji zdawania mieszkania, to brak rozmrożenia lodówki. Wygląda strasznie. Ale uważam, że to też jest moja wina, bo powinienem jasno zakomunikować. Proszę rozmrozić lodówkę. Więc została zamrożona i nie jest umyta. To jest też kolejny element. Można oczywiście te problemy rozwiązywać na różne sposoby dotyczące standardu mieszkania przy zdawaniu. Zdarza się bardzo często i widzę to w niektórych umowach, że ludzie mają załącznik mówiący w jakim stanie, czyli co musi być zrobione, zanim najemca odda mieszkanie właścicielowi. I tam jest punkt po punkcie wypisane. Dla niektórych to jest dobry standard, że okna mają być umyte, że lodówka ma być rozmrożona, że podłogi mają być umyte i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie robię, więc mogę mieć tylko do siebie pretensje, że te rzeczy się nie zadziały. W tej części pokoju dziennego oczywiście okna są niewymyte. Samo mieszkanie było wymalowane, odmalowane 2 lata temu, kiedy wprowadzał się nowy najemca, więc wygląda całkiem przyzwoicie. Podłogi nie są uszkodzone. Jedna rzecz, która oczywiście w przypadku mojej faworytki nieśmiertelnej sofy beddinga znalazłem, to jedna pęknięta deska tutaj i ona musi zostać wymieniona. Natomiast tych desek mam już na tyle dużo w zapasie gdzieś tam w piwnicy, że bez problemu to zrobię.
A co więcej, nawet gdybym nie miał, to kupno tych desek na OLX czy Allegro to jest jakieś 10-12 chyba złotych za sztukę, zależy od długości, bo te w siedzisku są dłuższe, te w oparciu są krótsze. Jeżeli chodzi o wyposażenie, nie mam uwag. Stoliki noszą normalne, zwykłe ślady użytkowania i to jest nic. Poza tym, nawet gdybym chciał wymienić, to są niewielkie pieniądze. Listwy przypodłogowe są zamocowane, tutaj jest naprawdę fajnie. Co do przedpokoju, to są standardowe takie smugi wynikające z tego, że ktoś po prostu stawiał buty albo jakieś inne rzeczy na szafce. Tutaj też jest jakaś taka plama, nie taki pasek. Widać to być może lepiej na żywca niż na filmie, ale generalnie przedpokój wygląda bardzo fajnie. Trochę bałaganu jest w tej garderobie i to jest pierwsza rzecz, która mi się średnio sprawdza. Kiedyś wymyśliliśmy z kolegą, który robił remont, że zrobimy takie łamane drzwi i to jest taki wózek, to jest taki zwykły mechanizm. Niestety to się często albo wyskakuje, albo odczepia, więc nie jest to praktyczne rozwiązanie, jeżeli ktoś nie traktuje tego delikatnie. Jeżeli ktoś delikatnie traktuje temat, to działa fajnie. Tu jest trochę bajzlu, ale to wszystko sobie wyrzucę, pozostałe jakieś farby po malowaniu, jakieś pierdoły po wymianie na przykład węża i słuchawki pod prysznicem. Tu w tej garderobie jest zamocowany też w pozycji poziomej bojler, bo mieszkanie jest, jakby ciepła woda w nim jest z bojlera, ale sama garderoba może służyć na jakieś przechowywanie jakichś ciuchów i jest też takim schowkiem. Idziemy powoli do łazienki i w łazience w zasadzie mógłbym się przyczepić do dwóch rzeczy, z których jedna jest kompletnie niedopilnowana przeze mnie, a druga wynika ze zwykłego użytkowania i też trudno mi się przyczepić o coś takiego. To, szanowni państwo, jest to, co jest zależne ode mnie. Otóż kiedyś wspólnota postanowiła, zresztą bardzo dobrze, wymienić piony. Natomiast zrobienie, uzupełnienie tej zabudowy kafelek po wymianie pionu już było po stronie właścicieli i szczerze powiem, trudno mi znaleźć fachowca, który mając opcję robię łazienkę za kilkanaście tysięcy albo wyciągam jeden dzień roboty i robię takie dziadostwo, przy którym się trzeba namęczyć i dostanę za to parę stówek, no to wiadomo co wybiera. Więc trudno mi znaleźć fachowca, który przyjdzie, poświęci jeden dzień na to, żeby zrobić najpierw zabudowę z karton gipsu, a potem uzupełnić te kafelki i na koniec to wyfugować. Jeśli kogoś, drogi widzu, znasz dobrego ze Śląska, który nie zedrze, dawaj znać w komentarzu, chętnie skorzystam. I rzecz, o której wspominałem, zależna od najemcy, ale wynikająca ze zwykłego zużycia, no to jest kwestia silikonu. Silikon wokół brodzika musi zostać wymieniony, bo jest brudny, czarny, zapleśniały. To, co mamy tutaj z kolei, to te wózki do wymiany, plus oczywiście ogólna czystość wynikająca no trochę z tego, że nie było sprzątane, trochę z tego, że woda jest zakamieniona, ale niestety w związku z tym, że silikon wygląda tak, a nie inaczej, to zaczęło cieknąć pod brodzikiem. I teraz jak zaczęło cieknąć pod brodzikiem, no to proszę zobaczyć, tutaj też mamy rozwarstwioną szafkę z jednej strony. No i to już jest taki element, który no trzeba się będzie zastanowić, co z tym zrobić. Prawdopodobnie to zostawię, tylko oczywiście silikon zostanie wymieniony, a cały brodzik wysprzątany. Mówiłem o tym, że te kwestie związane ze standardem przy zdawaniu mieszkania można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy to jest ten załącznik, o którym wspominałem, który definiuje sprzątanie, definiuje, co ma być zrobione, zanim mieszkanie zostanie zwrócone. A drugi sposób, który można wykorzystać, to zapisać sobie w umowie, że w przypadku, kiedy mieszkanie nie jest oddane w stanie wysprzątanym, to wynajmujący ma prawo potrącić jakąś tam kwotę, którą przeznaczy na zapłacenie komuś za wysprzątanie tego mieszkania. A zatem miałeś okazję, drogi widzu, właśnie naocznie przekonać się przy okazji tego krótkiego spaceru, jak wygląda w praktycznie niezmienionym, jeśli chodzi o wyposażenie, stanie mieszkanie tak ciężko pracujące od 8 lat i wynajmowane przez ostatnie 2 jednej i tej samej osobie. Oczywiście, tak jak mówię, te kwestie związane z czystością każdy może sobie doprecyzować, zdefiniować. Ja zazwyczaj stawiam na to, żeby mieszkanie jak najszybciej wróciło na rynek. Uważam, że zostało przekazane w całkiem przyzwoitym stanie i w zasadzie niezwłocznie może być ponownie ogłaszane po to, żeby szukać nowego najemcę, a ja w międzyczasie sobie będę uzupełniał te drobne rzeczy typu na przykład silikon czy dosprzątanie okien. Może się oczywiście pojawić w Twojej głowie pytanie, no dobra, chłopie, czy patrząc z tej 8-letniej perspektywy widzisz jakieś minusy tej inwestycji? Tak, widzę dwa, przy czym ten drugi widzę bardziej od niedawna. Pierwszy jest związany z tym, co płacę do spółdzielni, czyli z wysokością czynszu. O tym jeszcze nie mówiłem, ale niedawno budynek w tym roku został
termomodernizowany i ocieplony, jest nowa elewacja, wygląda, co też ma często wpływ na to, bo już ktoś podchodząc do budynku myśli sobie, tu będzie fajne mieszkanie. Ale w związku z tym, że ta termomodernizacja była planowana, to oczywiście spółdzielnia podniosła czynsz. I za to 30-metrowe mieszkanie ja teraz płacę 417 zł przy jednej osobie, kiedy śmieci są płacone za jedną osobę i zaliczka na wodę to jest poziom 2,5 metra sześciennego. Więc gdyby mieszkały dwie osoby, ta kwota będzie jeszcze większa. Niestety obawiam się, że od stycznia mogą być jeszcze jakieś podwyżki związane z choćby zaliczką na koszty ogrzewania, więc ten czynsz przy relatywnie małym mieszkaniu no, jest stosunkowo duży, co oczywiście ma wpływ na rentowność, no bo to jest coś, co przerzucasz w 100% na najemcę, więc on musi sobie skalkulować dwie kwoty plus trzecią, jaką jest prąd płacony według zużycia. To znaczy to, co musi płacić tobie jako czynsz najmu, to, co musi płacić do wspólnoty jako tą opłatę administracyjną i ten prąd, który jest w całości zależny od niego, ale on też będzie od stycznia droższy. Druga kwestia, którą widzę od niedawna, która też ma oczywiście wpływ na no, rentowność tej inwestycji, to jest kwestia właśnie finansowania zakupu tego mieszkania kredytem. No bo co? Przez wiele lat płaciłem ratę na poziomie 450-500 zł, z czego zawsze 255 to była rata kapitałowa. I co się teraz dzieje? Mieszkanie przez dwa ostatnie lata było wynajmowane za 900 zł, jeśli chodzi o czynsz najmu, a ta rata powoli zbliża się do 850, z czego nadal 255 to jest rata kapitałowa, a pozostała część to jest odsetki. Bardzo dziękuję za to, że pan prezes Glapiński, Jastrząb, dzielnie walczy z inflacją, ale to dzięki jego działaniu rentowność tej inwestycji znacznie się obniżyła i w zasadzie zbliża się powoli do zera. Jeszcze 2-3 podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost rat kredytu. I w zasadzie gdybym nadal mieszkanie wynajmował za 900 zł, to w całości być może starczy mi na pokrycie raty kredytu. Ale zobacz, jak to było skalkulowane. To się przestaje opłacać w momencie, kiedy wzrost rat kredytu jest dwukrotny. To znaczy, moja kalkulacja na dzień dobry była taka, że nawet gdybym płacił dwa razy tyle, ile w momencie zaciągania kredytu, to wychodzę na zero. I to polecam wszystkim, bo w momencie, gdybym w tamtych czasach planował to na styk, czyli wynajmę za 900, będę płacił 850, dobra, niech będzie, że wychodzę na zero, ale za parę lat, jak już spłacę kredyt, to mieszkanie będzie cacy pracować, to tak naprawdę teraz tej raty miałbym 1600 i musiałbym dokładać do tego interesu sporo. Nigdy, nigdy, drogi widzu, nie planuj takich wyliczeń na styk. Nie planuj tej rentowności na styk, bo jak prezes Jastrząb jeszcze zrobi podwyżki stóp procentowych, walcząc oczywiście dla nas z inflacją, no to obudzimy się z ręką w nocniku jeszcze bardziej. I z tym się wiąże jeszcze jeden drobny minus. Tak jak mówię, rata kapitałowa to jest te 255 zł, a w związku z tym ten kapitał spłacany bardzo delikatnie z roku na rok maleje. No bo co, bo rocznie to jest jakieś 3000 zł. O tyle rok w rok pomniejsza się ten kapitał, co oznacza, że po tych 8 latach obsługiwania regularnie kredytu ciągle zostało mi chyba jeszcze jakieś 70 tysięcy do spłaty i to będzie kolejne bodaj 15 lat. No ale jak się chce kupować mieszkania za darmo, nie angażując własnych środków, to trzeba się liczyć z tym, że albo rentowność będzie niska, albo ten kredyt będzie się za tobą ciągnął w długim okresie czasu. Dlatego to ma tylko i wyłącznie sens, jeżeli myślisz o tym w długim horyzoncie i chcesz zbudować portfel, który ma cię doprowadzić do wcześniejszej emerytury, a nie zrobić z ciebie z dnia na dzień Krezusa i króla nieruchomości. To nigdy nie był mój cel. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam oczywiście do polajkowania, zasubskrybowania, oglądania innych odcinków, powiedzenia znajomym, że jest taki kanał, no bo to mnie motywuje do przygotowywania kolejnych treści, jeżeli widzę, że te zasięgi rosną. Za dzisiaj, za Twoją uwagę bardzo już serdecznie dziękuję. Zachęcam do pooglądania innych filmów. Trzymaj się ciepło. Czuwaj.